Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem, osoba, której przedstawiać użytkownikom Twittera i osobom, którzy interesują się Ukrainą, nie trzeba, jest z nami dziennikarka Wprost, Karolina Baca-Pogorzelska. Witam cię, Karolina. Dzień dobry. Karolina, od kilku dni przestrzeń medialną bombardują informacje z Bachmutu o tym, co dzieje się w tym mieście. Mieście, który stał się takim istotnym punktem na mapie zarówno dla strony ukraińskiej, takim chyba symbolem propagandowym dla Rosjan. Co dziś wiemy o sytuacji wokół tego ukraińskiego miasta? Sytuacja w Bachmucie jest bardzo ciężka, ale ona tak naprawdę bardzo ciężka jest od tygodni, jeśli nie powiedzieć od miesięcy, bo tak naprawdę oczywiście te najgorsze i najbardziej krwawe, najcięższe walki o Bachmut trwają teraz od tygodni, między innymi po upadku Soledaru, bo wszystkie siły przesunęły się tak naprawdę wtedy na Bachmut, ale to nie jest tak, że sytuacja w Bachmucie była jakaś w ogóle super, żeby czegoś takiego użyć. Ja do Bachmutu przyjeżdżałam regularnie od maja. No tam wtedy względnie to wszystko wyglądało, ale już wrzesień, październik pokazały, że to będzie naprawdę jeden z najważniejszych punktów na mapie tej wojny. Tak jak choćby powiedziałeś ze strony rosyjskiej, z punktu widzenia propagandowego, oczywiście z punktu widzenia militarnego Bachmut też ma jakieś znaczenie, bo to nie jest tak, że biją się naprawdę kompletnie o nic, ale to nie jest takie miasto, którego przejęcie po prostu spowoduje jakiś totalny przełom w tej wojnie, bo to też trzeba powiedzieć. Natomiast Bachmut się wykrwawia z dwóch stron. Ja wczoraj wieczorem gdzieś mignął mi taki szacunek NATO, który chyba BBC czy CNN gdzieś przywołał, że na jednego żołnierza, który ginie po stronie ukraińskiej w Bachmucie czy w okolicach Bachmutu, ginie pięciu rosyjskich żołnierzy. No jeżeli nawet jest to gdzieś zbliżona prawda, no to znaczy, że tam jest prawdziwe piekło. Ja w Bachmucie ostatni raz byłam tydzień temu. No i faktycznie ta zachodnia część to jeszcze jest ta część, o którą ta największa bitwa trwa. Nie ma mowy o żadnym okrążeniu Bachmutu. Te informacje, które pojawiały się gdzieś od grudnia, że Bachmut to już za 2-3 dni to padnie, no to jak widzimy, jesteśmy w marcu. To jest zupełna nieprawda. Natomiast prawdą jest, że jest to w tym momencie piekło na ziemi, że jest to jeden z najtrudniejszych odcinków frontu, aczkolwiek nie jedyny trudny odcinek i nie tylko na Donbasie. Karolina, wczoraj w mediach pojawiła się informacja, najpierw niemiecki Bild mówił o tym, że są jakieś nieporozumienia między prezydentem Załęskim a dowódcami wojskowymi, potem jednak oficjalne oświadczenie, że Bachmut będzie broniony. Tak jak wspominałaś i wiele ekspertów mówi, Bachmut nie jest jakimś istotnie strategicznym, nie zmieni losów wojny nagle, gdy on padnie, ale z czego to wynika? No bo rozumiemy, że Rosjanie na siłę chcą pokazać, że zdobędą w końcu jakieś większe miasto, ale skąd ta olbrzymia determinacja sił ukraińskich wynika? Czy oni też potrzebują takiego, nie wiem, symbolu? Czy Bachmut jest też również dla nich już tylko symbolem? Myślę, że ze strony rosyjskiej tak, chociaż z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na mapę, no to musimy pamiętać, że Bachmut otwiera tę drogę na Chasiv Yar dalej w kierunku Konstantynówki. To jest ten jeden kierunek. Z drugiej strony tak naprawdę z Bachmutu prowadzi bardzo prosta droga, czyli autostrada w kierunku Słowiańska, ale jeżeli ktoś myśli, że te 50 kilometrów Rosjanie to by pokonali sobie to jest w błędzie, ponieważ tam jakby wszystkie przygotowania Ukraińców dużo wcześniejsze, jeszcze z lata powiedzmy, no, są w mocy i to nie jest tak, że nikt o tym po stronie ukraińskiej nie myślał. Jeśli chodzi o te nieporozumienia, ja sama mam trochę takie dziwne poczucie, bo jeszcze pamiętam kilka tygodni temu gdzieś pojawiające się takie informacje, które mówiły o tym, że może nie trzeba tego Bachmutu tak na siłę trzymać. Wielu obrońców Bachmutu, mało tego, mówiło mi wielokrotnie jeszcze w listopadzie, w grudniu, że to jest miasto, które łatwiej byłoby odbijać niż go bronić. Nie jestem ekspertem militarnym, trudno mi się do tego odnieść, no ale jak widzimy, Bachmut stoi, jest forteca Bachmut, jak śpiewa Antytiła. I tak naprawdę te informacje, które też napływają z góry, w cudzysłowie, no w tej chwili są bardzo jednoznaczne. Od wczoraj, bo usłyszeliśmy jasne oświadczenie i strony wojskowej, i prezydenta Zełenskiego. Natomiast wcześniej gdzieś pojawiały się informacje o tym, że jednak ciężki sprzęt jest wycofywany, że jednak kierowana jest bardziej piechota. Ja sama jak jechałam do Bachmutu, widziałam, że te siły osobowe są do Bachmutu przerzucane, ale ja tam nie widziałam jakichś, nie wiem, dodatkowych sprzętów, dodatkowej artylerii, która by
która by do Bachmutu wjechała i która mogłaby umocnić pozycję Ukraińców w tym mieście, więc to są takie dwie różne rzeczy. Natomiast z punktu widzenia teraz czasowego, czyli tego, jak długo trwają walki o Bachmut, jak bardzo są zacięte, jak bardzo są krwawe, tak jak wspomniałam, po obu stronach, no to obie strony mają ambicje tego, by ten Bachmut zdobyć. Czy to jest większe miasto? No, do lutego 2022 roku mieszkało tam 75 tysięcy ludzi, natomiast no, z punktu widzenia jednak tych ambicji donbasowych, powiedzmy sobie, rosyjskich, niewątpliwie jest ono ważne, ale myślę, że wskazałabym szybciej na mapie ileś innych miast, które z punktu widzenia militarnego i z punktu widzenia Donbasu byłyby dla Rosjan znacznie ważniejsze, no ale wiadomo, tam nie toczy się taki bój i takich szans jak w Bachmucie nie mają. Przy czym pytanie, czy te szanse w Bachmucie faktycznie mają, bo od kilku dni obserwujemy trochę taki ping-pong. Ta droga na Chromowe, Artemiskie, która prowadzi od Czasowego Jaru do Bachmutu. Był taki moment w ubiegłą środę, że Rosjanie niemal na pół kilometra zbliżyli się tak naprawdę do niej. Potem zostawali troszeczkę odsunięci, czyli jakby ten zagrożenie takiego bezpośredniego ostrzału automatami chociażby, ono się już zmniejszało. Natomiast zasięg moździerzy cały czas tam jest, to jest bardzo niebezpieczna droga. Strona ukraińska podtrzymuje, że droga z Bachmutu na Konstantynówkę jest pod kontrolą Ukrainy. Jeżeli popatrzymy na mapę, oczywiście ona jest pod kontrolą Ukrainy, ale oczywiście jest to bardzo trudna droga do pokonania, bo ona również znajduje się pod stałym ostrzałem, natomiast jest to droga cały czas pozwalająca Ukrainie zachować ten kontakt z Bachmutem, do Bachmutu, z wywożeniem potencjalnych rannych z Bachmutu. W związku z tym no, wygląda to cały czas trochę dla mnie jak ping-pong, bo każdego dnia jakby mamy nowe informacje i szczerze mówiąc, gdyby mnie ktoś zapytał, kiedy tu nastąpi jakiś przełom, to ja o tym przełomie, tak jak wspomniałam, 2-3 miesięcy słyszę, że za chwilę Bachmut padnie, że to jest kwestia dosłownie dni, dosłownie godzin. No, a sami widzimy i obserwujemy, bo tak jak powiedziałeś, w Polsce to akurat o Bachmucie wszyscy słyszeli i wszyscy znają jego sytuację. No nie jest to takie oczywiste, natomiast ja też nie do końca te wszystkie decyzje na górze jestem w stanie zrozumieć, bo pamiętam doskonale sytuację w obwodzie ługańskim, wcześniejszą sytuację, kiedy trwały bardzo zacięte walki o Siewierodonieck, a później na przykład zdecydowano o tym, że już sąsiedni Lisyczańsk no nie będzie tak zaciekle broniony, bo nie warto jednak wykrwawiać ludzi. W związku z tym myślę, że tutaj trzeba bez takiej bardzo dogłębnej analizy po prostu na razie obserwować decyzję Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i zobaczymy, co dalej. A jakby ocena militarna, ocena jakby też socjologiczna, bo dla mnie Bachmut jest też zjawiskiem socjologicznym. Ja kiedy jeszcze tam byłam, tydzień temu tam było 6 tysięcy cywilów, teraz już jest ich mniej, bo jednak trochę się zdecydowali na wyjazd. No to dla mnie to są sprawy bardzo, bardzo trudne do komentowania, bardzo trudne do zrozumienia, ale myślę, że Bachmut do końca już pozostanie takim miejscem, które na kartach historii się znajdzie i na pewno po wszystkich działaniach nie tylko w tym mieście i w okolicach tego miasta, ale po prostu po zakończeniu wojny będzie to jeden z najbardziej analizowanych przypadków w trakcie tych działań wojennych. Karolina, no poruszyłaś bardzo ważną kwestię, o którą chcielibyśmy Ciebie też zapytać, bo słyniesz głównie z tego, że niesiesz pomoc na Ukrainie. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia profilu Karoliny i wsparcia zrzutki na Batalion Donbas. Ale Karolina, mieliśmy okazję rozmawiać z Wiktorią Czarkowską, którą doskonale znasz. I właśnie jak to teraz wygląda, przynajmniej w tym obszarze, na tym terenie, na którym ty funkcjonujesz, życie ludności cywilnej, bo ja nie ukrywam, jak wieczorem przeglądam tweety łącznie z twoimi, czasem robię to z moją żoną, to moja żona zawsze przeglądając twoje tweety mówi, że uwielbia u ciebie to, że cieszysz się bardzo z prostych rzeczy. Jak to tam teraz wygląda z tym wszystkim zapotrzebowaniem na wodę, tak, na elektryczność? Tak. Czego Ukraińcy mówią o ludności cywilnej dzisiaj potrzebują? Bo Wiktoria stwierdziła, że przynajmniej w jej części, w której ona teraz operuje, ta pomoc jest naprawdę duża i często ci ludzie mają na ten moment nieco więcej niż nawet mieli jeszcze rok temu. Ale jak to wygląda u Karoliny Bacy-Pogorzelskiej i czego ona teraz potrzebuje i czego widzisz, czego potrzebują Ukraińcy?
Ja jestem na odcinku Kupiańskim. Ja jestem na granicy obwodu charkowskiego i obwodu ługańskiego, gdzie sytuacja w ostatnim czasie no niestety się pogorszyła, bo znowu od strony dworicznej zaczęły się silne działania Rosjan. Tutaj jeśli chodzi o sam Kupiańsk, o Kiwszarivkę pobliską, to jest kilkanaście kilometrów od Kupiańska, no to niestety tam naprawdę nie ma dnia, żeby jakichś ostrzałów nie było. I nie są to ataki stricte rakietowe, ale no niestety te miejsca znajdują się w zasięgu systemów reaktywnych. W związku z tym to jest to główne niebezpieczeństwo, bo w Kupiańsku praktycznie codziennie słyszymy, że grady spadły. W Kiwszarivce zresztą też. Jest to teraz taki odcinek, zresztą wywiad ukraiński mówił o tym, że to będzie odcinek, który Rosjanie będą chcieli próbować odbijać i mam wrażenie, że gdzieś tam próbują się na tym odcinku koncentrować. Tu gdzie ja operuję, tu gdzie ja funkcjonuję, no to rzeczywiście sporo cywilów, bo to są wsie. Ludzie nie chcieli ze swoich wsi wyjeżdżać. Wczoraj też śledziłam profil Wiktorii a propos, kiedy przekonywała jedną z babci, żeby wyjechała, babcia wyjechała, po czym wróciła, bo nie mogła sobie wybaczyć tego, że zostawiła kozy. W związku z tym Wiktoria obiecała jej, że znajdą kupca na te kozy, szukali kupca na kozy, żeby babcia bezpiecznie wyjechała. I to są takie historie również też. Albo to ktoś ma tutaj psa, a to jeszcze krowa mu została, nie wyjedzie bez tej krowy. No bo ja, tak jak mówię, ja żyję na wsi, tu jest dużo, dużo gospodarstw właśnie rolnych. Z drugiej strony ja mam sąsiadkę, która ma syna 22-letniego z porażeniem mózgowym, który wymaga po prostu leczenia, rehabilitacji, bo to jest już dorosły, silny facet, który stanowi nawet dla niej zagrożenie, tak mówiąc zupełnie szczerze. I ona ma 7000 hrywien zasiłku na niego, a ona nigdzie nie wyjedzie, bo za co ona będzie żyć. I to są takie dylematy. Starsi ludzie mówią, że oni tu się urodzili, tu jest ich dom i oni w ogóle nie zamierzają stąd wyjeżdżać. Mam też w sąsiedztwie no, też taki ciężki przypadek, rodzina. Dziadkowie z wnukami, bo mama do Rosji wyjechała. No i to są tego typu dramaty ludzkie. Czego brakuje? No tutaj ludziom brakuje już trochę tego zainteresowania, bo jeszcze jesienią to właśnie ten obwód charkowski zaraz po wyzwoleniu był taki modny w cudzysłowie. Wszyscy jeździli z pomocą do obwodu charkowskiego, do Kupiańska. No a teraz jakby ta moda minęła. Trochę to tak trzeba nazwać, że to czasami tak wygląda, jak coś jest na tapecie, to wszyscy chcą tam jechać. Tutaj lokalna cerkiew z Kiwszarivki bardzo mocno stara się o organizację pomocy humanitarnej. My też pomagamy, mój transport wyjeżdża teraz w czwartek. Mój transport wyjeżdża w czwartek z Polski, jadą samochody dla zesyłu, bo jadą cztery samochody, które zostaną przekazane armii, jedzie kład, który będzie przekazany armii, ale jedzie też pomoc dla cywilów, jedzie jedzenie, jadą takie rzeczy, które mogą trochę dłużej poleżeć, czyli wszystko to, co jest w puszkach, ryż, makaron. Ostatnio kolega tutaj z Krakowa też przyjechał busem, zostawił bardzo dużo mąki, bo ludzie mają piece opalane drewnem, więc są w stanie sobie na przykład zrobić chleb czy jakieś takie proste rzeczy. No nie ma gazu, jak kogoś stać na butlę gazową i mają jak załadować i ktoś pojedzie ją załadować, no to będzie miał gaz. Albo takie kartusze, takie te maleńkie kuchenki gazowe. Prąd tutaj miejski, bo to trzeba pochwalić bardzo, bardzo służby w każdym miejscu Ukrainy. Te przerwy w dostawach prądu są nieduże, natomiast prąd jest reglamentowany, czyli jest często tak, że jest przez 12 godzin. A na przykład przez 12 go nie ma, albo jest przez 6 godzin, a przez resztę dnia go nie ma, a jednak nie każdego stać przecież na generator, bo to ogromne wydatki, więc no, ludzie radzą sobie tak jak mogą sobie radzić, bo chcą przetrwać, bo chcą próbować żyć. W nich jest ciągle ta siła, w nich jest ciągle ta nadzieja, a w nas ciągle nie ma pieniędzy, bo pytałeś o moją zrzutkę. Potrzeby są tak ogromne, zarówno ze strony cywilów, jak i ze strony wojska, jak i ze strony opiekunów zwierząt, bo im też pomagamy, że my się tylko trzymamy za kieszeń, ale jak ktoś będzie chciał naszą zrzutkę wesprzeć i sprawić, że na przykład znajdę jeszcze jeden komplet opon, którego mi usilnie brakuje do ostrzelanego samochodu moich kolegów, z którymi pracuję, to będzie super. Karolina, my na pewno zaraz po zakończeniu wywiadu i Państwo na pewno w opisie tego filmu, naszego wywiadu znajdą link do zrzutki Karoliny. Karolina, i na koniec jedno pytanie. Jakie jest morale Ukraińców? Chyba wiem, że to może źle zabrzmieć, ale wczoraj ten
drastyczny film, który krąży po necie. Nowy bohater Ukrainy. Mi bezpośrednio na myśl się skojarzyły czasy, którym ja się interesuję, czyli nasi bohaterowie podziemia antykomunistycznego. Jak Ukraińcy na to reagują? Rozmawiałaś już z jakimiś, czy mamy tak, właśnie tworzenie nowej rozmawiałam historii? Rozmawiałam przede wszystkim tutaj z chłopakami, z którymi pracuję na miejscu. No wczoraj ogromne poruszenie, ogromna złość, ale z drugiej strony to muszę powiedzieć, jest świadomość, że tu został pokazany film, a takich bohaterów i tak potraktowanych przez Rosjan jeńców ukraińskich jest całe mnóstwo. I myślę, że Rosjanie w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, co zrobili publikując ten film, że oni stworzyli bohatera, który tylko i wyłącznie jeszcze bardziej podniesie morale i nie tylko Ukraińców, mam na myśli żołnierzy wojskowych, ale też cywilów, bo ta złość, przede wszystkim ta złość, oczywiście to jest smutek, żal, ale ta złość, ten gniew, który ja tu nawet widziałam przy chłopakach, którzy obejrzeli ten film, a no to pokazuje, że nawet jeżeli gdzieś tam zima wszystkim nam dała mocno w kość i wszyscy są zmęczeni, no bo trudno nie być zmęczonym po ponad roku wojny, to tego typu obrazki, choć to jest dramat i nie powinniśmy tego widzieć i to się nigdy nie powinno zdarzyć, żeby to było jasne, no to one powodują, że tutaj podwójne siły jakby wstępują we wszystkich. I ja co do morale Ukraińców chyba przynajmniej jeszcze na razie żadnych wątpliwości nie mam. Karolina, to ja na koniec Ci bardzo serdecznie podziękuję, bo oprócz oczywiście wsparcia, które Polska niesie w postaci militarnym, to takie fundacje, stowarzyszenia i ludzie, wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, budują nową przyszłość, nowe relacje z Ukraińcami, którzy przecież, podkreślam to zawsze, walczą zarówno za wolność swoją, ale także za bezpieczeństwo naszej części Europy. Naszym gościem była Karolina Baca-Pogorzelska. Karolina, dziękujemy Ci za poświęcenie swojego cennego czasu. A ja dziękuję za to, że pamiętacie, że to jednak jest także trochę nasza wojna. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Naszym gościem była Karolina Baca-Pogorzelska. Odsyłamy Państwa do mediów społecznościowych Karoliny, na Zrzutkę oczywiście, którą ogromnie wspieramy i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo.